Cześć, ja jestem Nasaf, a to jest ostatni odcinek serii Góry Rowerem i czekaliście jak zwykle na ostatni odcinek najdłużej, jeżeli ktokolwiek czekał. No ale tak mam po prostu z ostatniego odcinka, najmniej mi się chce montować, zwłaszcza, że ten jest bardzo niepoukładany, ponieważ jak zawsze mówiłem, że nie miałem czasu, to teraz w ogóle nie miałem czasu, tak zero kompletne, ponieważ ledwo co wstałem, już musiałem jechać, do tego jakoś nie miałem weny do gadania tam. Ale były śmieszne sytuacje podczas samej jazdy do Wrocławia. Z Wrocławia to już jest raczej normalka. Tak samo nie nagrałem outra, więc dogram je zaraz. No to cóż, miłego oglądania. Lecimy. Pociąg ruszył na urwanym wale i się teraz porusza 2 na godzinę. Boję się później na Intercity mój następny, no ale... Bo tu miałem 3 godziny we Wrocławiu przerwy, żeby teraz mógł taki akcje się dziać. Może teraz policzyć, ile to będzie 60 km, tyle ile zostało, to jest 5 na godzinę. Znowu stoimy, lipa. Chyba urwało się do końca. Aktualizacja pociągu zepsuł się do końca.
pociąg padł na amen. Teraz z kilometr do jakiejś miejscowości, dzikiej, jakiejś wsi, z rowerem, z torami, z buta. Nie mam takiej przytytki, może by szło to tym naprawić, no ale dobra. Pasów po godzinach chyba jeszcze zdążę na mój pociąg, ale nie jestem pewny. Zdarza się. Dobrze, że jestem wytrenowany w włażeniu po tych betonie. To chyba kiepsko, skoro idziemy jego torem. Nie, no ja jest przy sobie. Gdzieś we Francji zbili to farowe. To się da radę. W jakimś Bombaju i... Przydatny gadżet podróżny za kierowę. No zabitu. Czekamy na pociąg zastępczy. Oby mój Intercity się nie zdupił. Przyjechał po nas zastępczy, tylko jest jeden problem. Jest taki sam. Oby ten się nie zepsuł. Jedziemy po resztę osób z tamtego pociągu. Wyjechałem tym samym pociągiem, tylko ciekawostka, co teraz siedzimy. Wyjechałem do Wrocławia. Mi nie słychać. Ja kupiłem bilety na Intercity i kawę i zgłosić reklamację tych kolei, bo to ma zakres się stało. Dziadowsko zrobiony peron, bo trzeba wyjść, żeby wejść do kas. Nie wiem, jaki debil to projektował, ale... No bad. Zaledwie 3 dni temu tu byłem. Podróże. Czyli to, co lubię. That
Był to ostatni vlog z tej serii. Myślę, że vlogi tego typu wam się podobały. Były one nagrywane Samsungiem Galaxy A50, oczywiście nie wliczając sceny, które nagrywałem moją kamerką, czyli S-Line ST501. To były te kamerki, znaczy to były te nagrania z głowy na przykład. To więc sobie było na tyle. Nagrywał, mówił Nasaw. Myślę, że wam się podoba taka seria vlogowa, bo vlogi mi się tym telefonem oraz ogółem vlogi robi mi się bardzo fajnie, więc myślę, że vlogów będzie więcej. Tak mówię zawsze, że jak cokolwiek zrobię, czy tego będzie więcej, no zobaczymy w przyszłości, no to tu był Nasaw, siema! What a relief to live life golden, yeah, we're golden.